Na początku się przedstawię. Nazywam się Radosław Stawski. Prywatnie mieszkam z Wiśnie. Uczę w trzecim liceum wyłączającym z historii, wiedzy o społeczeństwie i postaw przedsiębiorczości. Oprócz tego 15 lat współdziałam z różnymi gazetami, takich jak Czas Lublicy, Czas Rypina, jakiś czas wcześniej Czas Grudziądza również. Na końcu mam w sumie dwie książki. Jedna to jest artykuł w Szpitach Brodnickich, a druga to jest o historii gminy Bobrowo. Moi dziadkowie pochodzą z Kruszyn Wielkich. W 1997 roku dziadek kupił gospodarstwo z Niemca. No wtedy to był wyjątek, generalnie dwa odwrotnie. No ale dużo szczęścia nie miał, bo rok później pochodząc z Szelików w stodole spalił się swoimi zbiorami. Dziękuję księdzu za zaproszenie, dziękuję wszystkim też Państwu. Jestem bardzo zbudowany, że tak się integrujecie. Proszę też pozdrowić pana wójta Pawła Konowskiego, z którym się znamy i bez którego pomocy wydanie książki o budowie byłoby niemożliwe. Ostatnie informacje, które się dowiedziałem, to gmina Bobrowo rozwija się najszybciej pod względem inwestycji w całym powiecie brodnickim. A więc no tylko dłonie składają się do brawa. Wiem, co mówię, też jestem samorządowcem w gminie Zwiczna. Dużo wam zazdrościmy, naprawdę. Ale tak historia o Stanisławie Żanie sprzed 10 tysięcy lat. Pytanie, czy wtedy ktoś myślał o państwie, ojczyźnie? Na pewno nie. Do XIX wieku właściwie to, czy ktoś się czuł Polakiem, czy nie, to właściwie było bardzo umowne. Żadnych paszportów wówczas nie wydawano ani dowodów osobistych. Więc tę ojczyznę nosiły się w sercu. Drodzy Państwo, dwie różnice niepodległości. Chciałbym, żeby te informacje wybrzmiały. 11 listopada 1918 roku kończy się pierwsza wojna. Polska otrzymuje niepodległość, ale dla nas, mieszkańców Pomorza i wsi Małki, to data 18 stycznia 1920 roku. A więc w przyszłym roku kalendarzowym będziemy obchodzić wspólnie okrągłą 100. Rocznicę przyłączenia powiatu brodnickiego i wsi Małki, i Mszano, i Brodnicy, i całego Pomorza do państwa polskiego. A więc niepowtarzalna 100. Rocznica już w styczniu. A widzimy wyżej oczywiście Brodnicę 100 lat temu. Nazwa ten była inna, Strasburg bez Preußen i Strasburg w Prusach Zachodnich, ponieważ jeszcze były dwa inne miasta o tej samej nazwie. A to nasze godło, które się ustabilizowało w latach 1918-19, co ciekawe, miało koronę zamkniętą, ciut inną niż ta, którą teraz ma orzeł, bo ona otwartą, bo będą prace związane z modyfikacją naszego godła, ale to nie przydajmy fakt. Szanowni Państwo, jedyną szansą na odzyskanie niepodległości naszego państwa okazała się wojna. Naszych trzech zaborców ubiło się z tą. Powstają dwa bloki militarne. Państwa centralne z Niemcami, Austro-Węgrami i Antanta z Francją, Anglią, Rosją i 25 innymi państwami. Od razu na początku widać, że Antanta ma zdecydowaną przewagę i pewnie ona wygra. Ale Polacy będą traktowani w tej wojnie bardzo źle. Nie mając swojej narodowości, byliśmy siłą zaciągani do armii pruskich, austriackich, rosyjskich. Często strzelaliśmy nawet do siebie i kierowano właśnie polskich żołnierzy narodowości polskiej. Najgorsze odcinki frontu. Hekatomba ofiar była ogromna, sięgająca nawet według różnych statystyk od 500 000 do 1 000 000 żołnierzy polskich zginęło na frontach I wojny światowej. Chociaż wtedy nikt nie wiedział, że będzie druga, dlatego nie nazywano ją pierwszą wojną, tylko wielką wojną. I taka pamiątka, ja tylko pokażę wam ostatnie zapomnienia duchowni diecezji chełmińskiej. 13, 20 wiek, w zasadzie bardziej o księżach tutaj z tego ostatniego okresu. To jest zupełnie świeża sprawa, po prostu z drukarni. Ma każdy historyk lubi takie rzeczy. Już zerkałem takim błakowym okiem. Dziękuję.